Zresztą ja pamiętam dokładnie ten zwrot. Chcę wyręczyć wymiar sprawiedliwości. No jeżeli chce przedstawiciel władzy wykonawczej chce wyręczać wymiar sprawiedliwości, to znaczy, że powiada, nie chcę, żeby oni nie robili, tylko będę robił ja. No to gdzie jest podział władzy? To się może okazać, że jakby to powiedzieć, starczyło, jakby to powiedzieć, paliwa demokratycznego na zwycięstwo wyborcze, ale już go nie starczy na transformację. Co to znaczy? No, to znaczy, że proszę pana, że nikt nie powiedział, że akurat, przepraszam, no nie chcę być pesymistką, ale może się nie udać. Prokuratura nomenklaturowo obsadzona, jedne śledztwa otwierała, drugie śledztw wstrzymywała, umarzała, utrudniała. To jest sytuacja, moim przyjaciołom wszystko, moim wrogom prawo. Ten porządek realny bardzo chętnie ubiera się i legitymizuje swoje działanie poprzez przybieranie fałszywej, nieprzynależnej mu szaty prawa. Dzień dobry, nazywam się Jarosław Kujisz, jestem redaktorem naczelnym Kultury Liberalnej i witam Państwa w Prawie do Niuansu, którego niezmiennie, a może jeszcze bardziej potrzebujemy dzisiaj, w czasach, których polaryzacje medialne nie ustępują, polaryzacje intelektualne idą za nimi. W związku z tym, proszę Państwa, niuans potrzebny jak powietrze i dziś naszym gościem jest pani profesor Ewa Łętowska. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Wie pan, z tymi niuansami to w obecnej tejżejącej wokół nas rzeczywistości, to tak jakbyśmy mówili o jakichś, wie pan, kwiatkach w sytuacji, kiedy jakby tu powiedzieć te lasy płoną mocno. No właśnie, ale pani profesor, to można z grubsza, można z bardziej zniuansowany sposób, ale rzeczywiście pani profesor ma rację, skoro tak, to bierzmy byka za rogi i zadam takie pytanie, no bo wiele osób po wyborach oczekiwało, że jak przyjdzie nowy rząd, to będziemy mieli powrót do, bo ja wiem, tego co było przed 2015 rokiem, czyli takiej sytuacji, w której pewne wzmożenie polityczne nie było aż tak widoczne, zawsze było, ale nie aż tak widoczne, że wróci taki rodzaj spokoju społecznego, że wszystko będzie, krótko mówiąc, dobrze jak dawniej. Widzimy, że tak nie jest. Widzimy, że polityka polityką, ale też i może trzeba powiedzieć polityka i prawo ręka w rękę. I gdyby pani miała powiedzieć naszym słuchaczom, pani zdaniem, jak dałoby się opisać obecną sytuację, którą wielu obywateli pewnie postrzega jako o rany, to ten kryzys trwa dalej. Po pierwsze, to ja od razu tak trochę się sprzeciwię temu, kiedy pan mówi, że to tak ludzie sobie myśleli, że będzie dobrze jak dawniej. Dawniej też nie było dobrze, ale po drugie, wczoraj mi zapytano przy jakiejś innej okazji, co ja sobie pomyślałam 15 października, a ja odpowiedziałam, i to jest szczera prawda, powiedziałam, o Boże, ile roboty. Dlatego, że społeczeństwo jest szalenie niecierpliwe. Nie wiem, czy państwo pamiętają, jest taka w sztuce Petera Weissa, Marat Sad. Jest taka scena, gdy ludzie bardzo zdenerwowani do Marata przystępują, lud taki wzburzony i powiada tak, Maracie, my nasze szczęście chcemy mieć zaraz. I proszę zwrócić uwagę, u nas jest znowu to samo. To, co jest dumą i chlubą tego, co się ostatnimi czasy działo, to znaczy objawów zakorzenienia społeczeństwa obywatelskiego, czyli te wszystkie ruchy oddolne, których doświadczaliśmy i doświadczamy, one w tej chwili nagle spostrzegły Maracie, my chcemy od razu, minął miesiąc od powołania, tu mamy justycję, która krzyczy, że to przecież nie tak miało być, bo oni mają projekt, a tutaj jakieś inne projekty Ministerstwo Sprawiedliwości wyciąga. Środowiska kobiece powiadają zaraz, miała być natychmiast już od razu nowa ustawa aborcyjna od 12
tygodnia ciąży. Inni też powiadają natychmiast, środowiska, które bardzo poważną sprawą się zajmują, na granicy białoruskiej, powiadają, no zaraz, no na, znowu pushbacki, nic się nie dzieje. Demokracja ma bardzo krótki oddech, jest niecierpliwa. W naszych warunkach jeszcze my jesteśmy społeczeństwem niesłychanie niecierpliwym. My chcemy już, natychmiast, na pstryknięcie palca. A przecież sytuacja, bo pan o to pyta, moim zdaniem jest trudniejsza nawet niż była w 1988 roku. To znaczy ja nie porównuję poziomu, bo to jest zupełnie nieporównywalne, ale w sensie zadań do wykonania jest trudniejsza. Bo z czym myśmy mieli do czynienia? Myśmy mieli do czynienia z establishmentem odchodzącym, który chciał odejść i który negocjował warunki swojego odejścia. Natomiast teraz my mamy do czynienia z sytuacją, w której po zwycięskich wyborach parlamentarnych nie można było utworzyć rządu, nie miał zdolności koalicyjnej i ten, kto statystycznie miał najwięcej głosów, w związku z tym czuje się zawiedziony, w związku z tym został utworzony rząd koalicyjny, w związku z tym teraz ci, którzy mieli władzę oddać, specjalnie oddać jej nie chcą. Czyli to jest gorsza sytuacja z punktu widzenia transformacyjnego, bo nikt nie negocjuje warunków oddania władzy, tylko robi co może, żeby władzę z powrotem odzyskać. Więc to jest zupełnie a jednocześnie myśmy przez 8 lat doznali tak poważnej destrukcji, gdy idzie o państwo prawa. I tutaj może kilka słów na ten temat, jak to w moich oczach wygląda. To jest straszliwie trudne do ujęcia, dlatego że ja się tu odwołam do mojej metafory, która robi niejaką karierę ostatnimi czasy. Mianowicie mamy sytuację, że mamy miskę z czekoladkami. Na każdej papierek czekoladka. Tylko w części miski są czekoladki, no powiedzmy bardzo dobre, szwajcarskie czy belgijskie, a w części to jest blok czekoladopodobny, ale etykieta jest ta sama. Bo co się stało? Przez te 8 lat naprodukowano tych cukierków zawiniętych w papierki od czekoladek bardzo dużo, bo to jest problem tego, co się stało na przykład z Trybunałem Konstytucyjnym, to jest przecież w tej chwili taki wyrób czekoladopodobny, to jest to, co się stało z prokuraturą, chociażby nawet ostatnimi czasy przesunięcie właściwych kompetencji z gestii prokuratora generalnego do prokuratora krajowego, to jest to, co się stało z mediami i teraz jest troski no wszystkich właściwie, no bo teraz trzeba ten ład medialny, jak powiem, bo to jest problem ładu medialnego, zakładać na nowo. Czyli krótko mówiąc, my mamy problem odróżniania teraz tych czekoladek i wyrobów czekoladopodobnych, etykieta nas myli, a ludzie pytają, no zaraz, no miało być inaczej, a my ciągle mamy te wymieszane łakocie. I również jest problem dla prawników, na przykład dla takich jak ja. Przecież mój pogląd na różne kwestie to jest tylko mogę przemawiać imperio rationis, mocą argumentu. Ja nie mam żadnej mocy sprawczej. W dyskursie mój głos tyle samo wart, co głos dajmy na to, mającego inny pogląd na wiele różnych spraw, kolegi z uniwersytetu, pana profesora Ryszarda Piotrowskiego. No więc w związku z tym, jedni mówią, no dobrze, będziemy wierzyli Łętowskiej, drudzy mówią, będziemy wierzyli Piotrowskiemu. Trudno i darmo, no muszę się temu podporządkować. I proszę pana, i jeżeli pan chce wobec tego, żeby te mroki stulecia teraz rozjaśniać, no to ja mogę się tylko starać wyjaśnić, jak ja sama proponuję, żeby te czekoladki od tych wyrobów czekoladopodobnych odróżniać w poszczególnych segmentach naszej działalności.
No to by było w ten sposób. No to od razu idąc za tą propozycją, panie profesor, ostatnio pojawia się taka opinia, że w Polsce ukształtowały się dwa równoległe systemy prawa czy praworządności, nie wiem już nawet jak to nazwać, ale wydaje mi się, że to jest znakomity moment, żeby pani powiedziała, gdzie tkwi tutaj nieporozumienie w tym zakresie. Ja zresztą jestem też po trosze pewnie, bo ja mówiłam, zresztą nadal mówię, że to jest trochę odwołanie się do Frenklowskiego, no to jest socjolog i filozof polityki, jeszcze przedwojenny, ale w czasie wojny opublikował w Stanach Zjednoczonych książkę, właściwie po niemiecku to jest Doppelstaat, państwo podwójne. Państwo podwójne to jest taka sytuacja, w której mamy do czynienia z jednej strony z istnieniem porządku prawnego. Porządek prawny jest porządkiem normatywnym, mówi jak być powinno i służy do tego, żeby nakładać ograniczenia kaganiec polityce. Ale polityka, tak jak każda, ona tak usiłuje oszukać ten system i teraz różnymi, to tak jak jest kaganiec, no to tymi bokami kagańca usiłuje się jakoś wyrwać z tych więzów i robi to zresztą w dosyć perfidny sposób, dlatego że po pierwsze, zapewnia sobie w drodze, uwaga, to jest bardzo ważny element tej podwójności porządków, nomenklatura. My znamy pojęcie nomenklatury z czasów realnego socjalizmu, bo to polegało na tym, że szereg funkcji, ważnych funkcji państwowych było obsadzanych z woli i takiego specjalnego procesu wyboru nominantów partii rządzącej. Nomenklatura to są nasi ludzie na pozycjach, tutaj się zacytuję klasyka, ryglowych. Otóż nasi ludzie to jest obsadzone przez naszych. Co się teraz dzieje? Mamy niezmieniony system prawa, mamy konstytucję, mamy stopniowo zmieniany system ustaw i to jest proces powolny, bo jak on się zaczął w 2015 roku, to on trwał aż, przepraszam bardzo, do jesieni 2023, ale jednocześnie następował proces zmiany sposobu wykonywania władzy, czyli to, co wykonywała nomenklatura. Bo przecież weźmy teraz na przykład prokuraturę. I prokuratura nomenklaturowo obsadzona jedne śledztwa otwierała, drugi śledztw wstrzymywała, umarzała, utrudniała. To jest sytuacja, która zresztą też chyba podejrzewam, pan profesor Marczak chyba pierwszy to przytoczył, wedle jakiegoś jednego z południowoamerykańskich prezydentów. To jest sytuacja: moim przyjaciołom wszystko, moim wrogom prawo. I to prawo rozumiane wąziutko, natomiast to, co wszystko, bardzo szeroko. Czyli my mamy nie tylko w państwie tym podwójnym do czynienia z degeneracją porządku pisanego dzięki legislacji, ale mamy do czynienia również z degeneracją porządku stosowanego, standardu, który również sprzyja establishmentowi partyjnemu, albo w każdym razie poplecznikom danej partii rządzącej. Bo proszę zwrócić uwagę, jakie jest uzasadnienie dla tego całego zabiegu. Bardzo trafnie to scharakteryzował bodajże na pierwszym posiedzeniu po wyborach w 2015 roku już nieżyjący w tej chwili poseł, ojciec późniejszego premiera, Kornel Morawiecki. On powiedział, że dla niego prawo, no to jest wyraziciel woli ludu, a wola ludu to jest większość parlamentarna, czyli demokracja większościowa zredukowana do pojęcia większości parlamentarnej aktualnej. No on powiedział, pani profesor, jeśli mogę wejść w słowo, powiedział nawet więcej, on powiedział, że naród stoi ponad prawem i powiedział to w parlamencie, który od
30 lat stanowił prawo, więc to było niby krótkie zdanie, które jest jednocześnie bardzo perwersyjne, bo z jednej strony przemawia do polskich serc znakomicie, bo jest takim z romantycznym posmakiem, a z drugiej strony kompletnie lekceważy fakt, że w niepodległym państwie od 30 lat to Polacy stanowili prawo, a nie zaborcy, prawda? Dokładnie, a proszę zwrócić uwagę, z kolei nasza przynależność do Unii Europejskiej zobowiązuje nas do poszanowania standardów państwa prawa, które na czym polegają? Na tym, że owszem, rządzi większość, ale przy poszanowaniu pewnego zakresu praw mniejszości, różnych, które są. Między innymi poszanowaniem prawa mniejszości to jest to, że się do mediów publicznych dopuszcza, na przykład w teatrze wyborczym, nie tylko swoich, nie tylko jeden obóz, tylko również opozycję. No więc ja w takiej pigułce to charakteryzuję, bo to państwo podwójne polega, ono ma kilka cech. No więc po pierwsze ten dynamiczny charakter przerastania porządku normatywnego w ten porządek realny, to nie są dwa porządki prawne. To jest jeden porządek, w którym mamy część porządku normatywnego z konstytucją niezmieniona i część porządku, który po pierwsze jest zmieniany, przerasta, tak jak boczek, prawda, przerasta, a po drugie jest jeszcze na poziomie stosowania prawa mamy do czynienia z sytuacją dalszego rozjechania się pomiędzy, jak być powinno, w konstytucji i jak jest w realu. Czyli sumując to, bo ja pokazałam mechanizm, jak to się kształtuje, ale to polega na tym, że mamy do czynienia z dynamicznym procesem rozjeżdżania się porządku prawnego, normatywnego, jak być powinno i porządku realnie wykonywanego, tak jak jest. Co więcej, i to jest nasz kłopot w tej chwili, ten porządek realny bardzo chętnie ubiera się i legitymizuje swoje działanie poprzez przybieranie fałszywej, nieprzynależnej mu szaty prawa. To jest to słynne ruling by cheating i etykietenschwindel. No, to tak mniej więcej wygląda to, w czym tkwimy. Ładno i ładnie i łatwo się opowiada, trudno się żyje. No właśnie, ale to pani profesor, znowu, żeby naszym słuchaczom to jeszcze z jednej strony spróbować naświetlić, czy to nie jest tak, że nas po prostu my w poprzedniej rozmowie z profesorem Sadurskim rozważaliśmy takie dwie ścieżki, które w gruncie rzeczy pozwalają się przynajmniej zorientować w tym pogmatwanym pejzażu. Mianowicie pierwsza ścieżka, która się rysowała po wygranych, a jeszcze na, powiedzmy po wygranych wyborach jesienią 2023, no to była ścieżka, uznajemy, że 8 ostatnich lat to była produkcja bezprawia, złamano prawo w 2015 roku. To nie jest takie złamanie, które się zagoi. Tylko... Bo to było stopniowo. To jest gotowanie żaby w ukropie na raty. Więc to człowiek się nie trudno połapać. To jest trudne. No tak, ale żebym tylko skończył te dwie ścieżki. Czyli pierwsza ścieżka, którą reprezentował profesor Sadurski z grubsza rzecz biorąc, to była ścieżka taka, że wracamy do początku 2015-2016, patrzymy na te pierwsze przykłady złamania i uznajemy, że na podstawie tego, co się wydarzyło, wyrzucamy ludzi z instytucji, gdzie są bezprawnie, na przykład część tych osób z Trybunału po prostu powinna zostać natychmiast z niego usunięta i krótko mówiąc, pierwsza ścieżka to jest taka powrót do pierwszych przypadków złamania prawa, bo później po nich taki efekt kaskady nastąpił. I druga ścieżka była taka, życie toczy się dalej. Musimy znaleźć jakąś kompromisową ścieżkę, bo po prostu wydano w międzyczasie mnóstwo orzeczeń. Spór o praworządność jest sporem prawdziwym, ale dotyczy tak wielu obywateli, choćby w zakresie orzeczeń, które w ciągu 8 lat zapadły, że nie można wywrócić całego stolika, tylko trzeba znaleźć jakąś ścieżkę pośrednią. I my prowadziliśmy tę rozmowę poprzednim razem, my ją podlinkujemy. Panie profesorze, ale dzieje się tak dużo, że pytanie, a gdzie my jesteśmy między tymi dwiema ścieżkami, pani zdaniem, dziś?
No my się tak jakby to powiedzieć, właśnie trochę kolebiemy. Ale ja teraz, wie pan, ja przeczytam cytat. Specjalnie sobie tutaj naszykowałam, proszę pana, bo to jest bardzo ładny cytat z Kelsena. Ona, demokracja, tak, jest tą formą rządu, która najmniej broni się przed swoimi wrogami. Jako jej tragiczny los jawi się to, że musi ona własną piersią karmić także swoich najgorszych wrogów. Jeżeli chce ona pozostać sobie bierna, musi tolerować również ruch ukierunkowany na zniszczenie demokracji, musi mu zapewnić możliwości rozwoju. Demokracja, która utrzymuje się wbrew woli większości, czy wręcz usiłuje utrzymać przemocą, przestała być demokracją. Władza ludu nie może się utrzymać w mocy wbrew ludowi, a nawet nie powinna tego próbować, co oznacza, że jeśli ktoś opowiada się za demokracją, to nie wolno mu uwikłać się w główną sprzeczność i sięgnąć po dyktaturę po to, aby ratować demokrację. Należy pozostać wiernym swojemu sztandarowi także wtedy, gdy statek tonie, a w głąb morza zabrać jedynie nadzieję, że ideał wolności jest niezniszczalny. Pięknie. A teraz, proszę pana, to jest 32 rok, Kelsen. A teraz to ja może cytat. Tylko dodam, panie profesor, tylko dodam dla naszych słuchaczy, Hans Kelsen to jest jeden z najwybitniejszych XX wieku teoretyków prawa, Austriak, który musiał uchodzić przed nazizmem i zmarł w latach 70. w Stanach Zjednoczonych. Tak, ale to więc krótko mówiąc, Kelsen powiada, ta pierwsza droga, o której pan wspominał, ta rewolucyjna obrony demokracji i którą zresztą, jak wiem, no, z różnych wypowiedzi preferuje pan profesor Sadurski, to jest właśnie, przed czym Kelsen przestrzega. Ale ja teraz przeczytam drugi cytat, króciutki. Wchodzimy do Reichstagu po to, aby w arsenale demokracji zaopatrzyć się w jej własną broń. Zostajemy deputowanymi po to, aby sparaliżować weimarski światopogląd z jego własnym wsparciem. Skoro demokracja jest tak głupia, że daje nam na użytek tej niedźwiedziej przysługi bezpłatny bilet i diety, to już jej sprawa. Goebbels, 1928. I proszę pana, wreszcie cytat, 1949, Jackson, sędzia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, konstytucja to nie jest pakt samobójców. Ja bym powiedziała tak, drugi jest cynik, pierwszy pesymista, trzeci realista, pragmatyk, który usiłuje coś zrobić. Ja ufam, że my jesteśmy akurat w tym trzecim przedziale. A poważnie. To, co my usiłujemy w tej chwili zrobić, nawet na tych frontach, które zostały pootwierane, to jest takie usiłowanie step by step robienie jakiegoś porządku. Proszę zwrócić uwagę, jak to następowało. Najpierw, i to wszyscy wydziwiali znowu, Sejm wydał kilka uchwał, które mówili, a w ogóle po co to takie uchwały, przecież one niczego nie załatwiają. One, oczywiście, że nie, bo uchwała nie jest aktem normatywnym, ale one deklarowały chęć przywrócenia państwa prawa metodami najdalej jak można szanującymi pryncypia konstytucyjne i prawne. Czy to wychodzi? Ano różnie. Weźmy przecież spór o media, w którym w tej chwili jeszcze ciągle tkwimy. Spór polegał na tym, że chodziło między innymi o pozbycie się nomenklatury z mediów, no bo inaczej nie można. Media powinny podlegać publiczne ładowi medialnemu, dlatego że się płaci na nie z pieniędzy publicznych. W związku z tym to nie jest tak, że to są media rządowe. W związku z tym, jak teraz to osiągnąć, no trzeba mieć no właśnie swoich ludzi, no, żeby móc tym zarządzać, a więc pozbyć się nomenklatury. Zmiana ustawy, nie, no bo już obiecane, że się nie da zrobić tego. Wobec tego znaleziono taki objazd poprzez kodeks spółek handlowych, dlatego że media publiczne czynią ministra jednoosobowym zgromadzeniem stanowiącym w spółce. No i uprawnienia właścicielskie można w ten sposób wykonać. Wobec tego minister wykonał te uprawnienia, zmienił zarząd. Sądy, nie bardzo się to podobało to sądom, za rewolucyjne. Wobec tego, ponieważ z kolei zawetował to prezydent, w związku z tym druga ścieżka, druga próba, ale też oparta o kodeks spółek handlowych, likwidacyjne
To nie znaczy, że ktoś chce zlikwidować te media, tylko chodzi o to, żeby zrobić w nich restrukturyzację. Czy to jest eleganckie? Tak sobie. Ale skoro spółki medialne są jak moneta, z jednej strony rewers, z drugiej strony awers, to znaczy z jednej strony są spółkami, z drugiej strony są instytucją emitującą, działającą na rynku wiadomości, no więc spróbowano to wykonać. Ja powiedziałam o tym rozwiązaniu, że moim zdaniem ono nie jest niezgodne z konstytucją. Uwaga, ja nie używam formuły zgodne z konstytucją, niezgodne z konstytucją, nie jest niezgodne. To znaczy nie ma w konstytucji niczego, co by przeszkadzało temu właśnie rozwiązaniu. Wspominany przeze mnie pan profesor Piotrowski jest przeciwny temu rozwiązaniu i powiada, używa argumentu, że przecież dziennikarze nie są własnością Skarbu Państwa. No, dziennikarze nie, ale ten cały kompleks spółka się składa z wielu rzeczy. No to jest jednak własnością Skarbu Państwa. I nie widzę tutaj specjalnego problemu. Gdyby chodziło o podobne zabiegi, które by państwo chciało wykonać w stosunku do mediów prywatnych, to już zupełnie co innego. Ale tutaj przecież to nie można tego rozpatrywać tylko w kategoriach wolności emitowania, co się chce, tylko w kategoriach ładu medialnego. Czyli krótko mówiąc, zarządzania dostępem do publicznych środków masowego przekazu, a nie tylko problemem ograniczenia wolności słowa. No więc znów, i dla jednego, dla mnie, to nie jest niezgodne z konstytucją, dla innego, dla pana profesora Piotrowskiego, pewnie innych osób też, tak by się jeszcze znalazło, będzie to zresztą ja nie wiem, on nie mówi, że z konstytucją, on tylko mówi, że to jest niezgodne, bo moim zdaniem z konstytucją to trudno byłoby mu to uzasadnić. Proszę pana, demonstruję dylematy. I tak będzie z każdą sprawą, z prokuratorami. Mamy z wygaszaniem mandatów, czy izba ta, czy izba inna w Sądzie Najwyższym. Nie chcę tego, każdy ten przykład można zanalizować, pokazując, gdzie, kto, jak rozumował, starając się przywrócić cel, któremu służy dana instytucja. Oczywiście cel środków nie uświęca, ale jest problem proporcji. Jednym, kiedy siedzą w pokoju, jest zimno, nakłada sweter, inny siedzi w tym samym pokoju, zdejmuje marynarkę. No więc stąd jest różnica przy ocenie sytuacji. A obowiązek w tej chwili, bo konstytucja nie jest paktem samobójców, jest takim: wyciśnij z przepisów, wyciśnij z własnej głowy, wyciśnij z własnej inwencyjności, jak cytrynę, wszystko, co może sprzyjać samoobronie konstytucji i ładu przez nią stwarzanego. Czy w takiej sytuacji obywatele znowu myślą sobie o rany boskie, jakie to skomplikowane i nie chcę tutaj za specjalnie trywializować, ale po prostu toczy się coś w rodzaju wojny prawników na opinię i wydaje się, że wtedy powstaje, chyba trzeba wyłożyć karty na stół. To dochodzi do takiej sytuacji, w której wraca polityka, jeżeli polityk ma czasami to jest 4-5 opinii prawnych i wydźwięk tych opinii jest. I wtedy, krótko mówiąc, decyzja jest polityczna, to znaczy, że wracamy do polityki. Trochę mi to przypomina, nie wiem, czy pani profesor się z tym zgodzi, sytuację, w której było wiele opinii na temat kryzysu sanitarnego. Tak jak COVID się pojawił, to nagle się okazało, że nie ma jednej opinii, że jest wiele opinii, tak jak było wiele szczepionek, prawda? Proszę pana, bardzo dobre to przypomnienie, dlatego że u nas się zresztą prawnicy też zapominają. Ja dlatego podkreśliłam, że prawnicy działają racją argumentu, że ja wobec argumentu siły, to znaczy kompetencji, muszę ustąpić. Tak samo, jeżeli mnie się zdarzy, że ja mam do czynienia na przykład z wyrokiem sądowym, który jest, przepraszam bardzo, głupi. Bywają. Albo, bywają. Że wydał
przekupiony sędzia. Albo no, że kompletnie, no, przepraszam, rozumowanie od czapy kompletnie. No to ja powiadam, no trudno, no według mnie to jest niedobre, ale on decyduje, bo ma orzełek i wydany w imieniu Rzeczpospolitej. To samo jest tu. Będziemy się spierali, będziemy pokazywali różne możliwości, w końcu zadecyduje polityk. I na tym polega no, nasza słabość i nasza odpowiedzialność no, za to, co, z czym my występujemy. No ja uznaję nawet z pewną z brakiem no, entuzjazmu no, szczególnego, no bo zawsze człowiekowi jest przyjemniej, jak się okaże, że ma rację. Że nie tylko, że ma rację, że jego racja zwyciężyła na rynku interpretacji. A to wcale nie zawsze tak bywa. Zwycięża czasami polityka. No przecież czym jest na przykład Okrągły Stół? No Okrągły Stół jest czystą kwestią umowy politycznej. Przecież z prawem to tam dużo wspólnego nie ma. Później to, co zrobiono, to ubrano w szatę prawną i tyle. No. O tym pani jeszcze z mężem pisała w Państwie i Prawie 30 lat temu. Ale pani, ja jestem najbardziej dumna z moich dokonań w tym zakresie tych pisarskich, kiedy ja w latach 90., to już jest jeszcze wcześniej, proszę pana, ja mam na piśmie, że ja byłam za rozproszoną kontrolą konstytucyjności sprawowaną przez sądy. Z tego jestem najbardziej dumna. Ale pani profesor, wspominała pani o tym, jak kogoś traktować, że tutaj mam prawników, którzy mocą argumentów się posługują i prawda, mamy ten, no demokracja jest w gruncie rzeczy taka jedna opinia, to w krajach autorytarnych czy totalitarnych wygrywa, prawda, nawet na tematy pseudoprawa czy prawa. Albo tylko dokończę, pani profesor, bo moje pytanie brzmi bardzo precyzyjnie. To mamy tych prawników, mamy też polityków, którzy, jest taki moment, w którym muszą przeciąć te spory i podjąć decyzję polityczną i potem wkraczają sądy, prawda, które mają, wydają orzeczenia. I teraz jak pani profesor traktuje teraz te osoby, które niektórzy mówią, że są pseudosędziami Trybunału Konstytucyjnego, inni mówią, że są sędziami Trybunału Konstytucyjnego, które podejmują konkretne decyzje w tej chwili, i które, no, znowu wracamy do tego 2015-2016, tego początkowego złamania prawa. Jak te osoby traktować? To są sędziowie, czy nie są sędziowie? Bo ewidentnie na decyzje niektórych osób, których nazwiska dobrze są znane, wpływają ich jakieś powiązania polityczne. Co z nimi robić? Bo oni jednocześnie kogoś udają i kimś są. Jak pani profesor radziłaby rozwiązać ten problem? Dla mnie jest jako sędziemu w stanie spoczynku, a właściwie sędzi w stanie spoczynku, mówiąc feminatywem, mnie jest niezręcznie tak no, odnosić się bezpośrednio do Trybunału Konstytucyjnego, ale ja powiem w ten sposób. No, Trybunał Konstytucyjny doznał no, kompletnego upadku swojego charakteru, swojego znaczenia i swojej powagi. Natomiast na pewno jest trzech sędziów i to mimo, że tam niektórzy poumierali, na ich miejsca wstąpili inni, ale te linie, które zostały zapoczątkowane przez wybór nieprawidłowy, o czym wiemy, że jest nieprawidłowy, te trzy osoby na pewno są stosunkowo najłatwa ich legitymizacja jest do podważenia. Reszta. Ale co z nimi zrobić, pani profesor? A co zrobić? Wyprosić? Proszę pana, tu już wkraczamy znowu w politykę, nie w prawo. Wkraczamy w politykę. Czy tylko? Bo jeżeli najpierw było złamanie prawa. Częściowo, jeżeli chodzi o wybór strategii, bo już prawo to już prędzej na poziomie taktyki już później ewentualnie wkracza. Ale proszę pana, no w polityce jest takich arsenał. No ja nie jestem specjalistą, to pan jest specjalista od polityki, a nie ja. Ale pan dobrze wie, że są takie metody. No, uwodzi się kogoś, zachęca się kogoś, trochę się, no można go, jakby tu powiedzieć, no pokazać negatywne konsekwencje sytuacji, w jakiej się znajduje, pokazać awantaże, na przykład dobrowolnego jakiegoś zmiany, no statusu. Więc, ale to nie jest prawo, to jest wszystko
decyzja par excellence polityczna. Natomiast jeżeli pan w tym pytaniu zawarł takie opinie, to nie są, nie, to są sędziowie. To są tacy. Mimo wszystko, tak? No mimo wszystko, no, zostali prawidłowo wybrani. Zostali prawidłowo wybrani. Oni są sędziami i tu ja nie podzielam radykalizmu tych państwa, bo to znaczy kolega Sadurski akurat reprezentuje takie bardzo radykalne podejście. Ja się z nim nie zgadzam. No tu dla mnie jest, to już jest za dużo. Ale znów, ja nie muszę mieć racji. No, każdy ma swoją własną wydolność, no, ja bym powiedział, intelektualną. No więc tak, do mojej wydolności intelektualnej to akurat pasuje. To są sędziowie. Są no, ale sędziowie. To właśnie cały kłopot w tym, że pani profesor, to jest osoby... Pełnią różne funkcje, tak? Teraz wiemy też, że część tych osób w Sądzie Najwyższym, no oczywiście pan prezydent, że oni rzucają kłody pod nogi tym, którzy by chcieli przywracać praworządność w takim rozumieniu, jakim mówi też pani profesor, jako dążeniu do pewnego ideału, prawda? To się może okazać, że jakby to powiedzieć starczyło, jakby to powiedzieć paliwa demokratycznego na zwycięstwo wyborcze, ale już go nie starczy na transformację. Co to znaczy? To znaczy, że proszę pana, że nikt nie powiedział, że akurat, przepraszam, nie chcę być pesymistką, ale może się nie udać. O matko, przecież, a co to znaczy? To proszę pana, no to znaczy, że na przykład, no Boże, czarne scenariusze, się nie uda. To wtedy mamy nowe wybory, znowu nie wiadomo, kto wygra i w jaki sposób. Wygra. Jeżeli wygra, będzie większość konstytucyjna albo większość zdolna do odrzucenia wet, no to wtedy mamy prostszą drogę, bo mamy otwartą drogę, robi się drożna pewna droga legislacyjna. No po prostu w ten sposób. Ja wiem, że to jest, proszę pana, demokracja jest straszliwie marnotrawczym ustrojem. Co prawda, wie pan co, jeżeli mamy do czynienia z kleptokracją, którą też znamy z różnych okoliczności, to ja się zastanawiam, co jest bardziej marnotrawcze. Czy kleptokracja, czy jednak demokracja z jej kosztami, jakby to powiedzieć, utrzymania funkcjonowania państwa dążącego do prawa. No na szczęście, czy nieszczęście raczej, w naszej części świata to mamy tuż za własną granicą wschodnią Białoruś, żeby sobie przypomnieć, że jednak życie w demokracji ma swoje wady, ale ma też swoje zalety. No przypomnijmy, że po sfałszowanych wyborach po prostu tam stosowano na masową skalę przemoc wobec obywateli. Część osób do tej pory siedzi w więzieniach i tak dalej i no można narzekać na różne strony polskiej anarchii, ale jednak w ostatecznym rozrachunku wolimy żyć u siebie, nie? Prawda? No wolimy, tylko wie pan, znów, no przecież to, my cały czas tam dyskusja, znaczy ja się czuję trochę niezręcznie, dlatego że dyskusja cały czas w gruncie rzeczy zbacza w kierunku polityki. Ja nie czuję dobrze w tym siodle. Ale to tak jest, dlatego że proszę pana, no czas, no polityka jest, no nie, po to są właśnie, jest większość parlamentarna, jest większość, którą można odrzucać weta, wtedy demokracja jest akurat ta większościowa, to nie jest za mocna. Można, proszę pana, mieć większość jeszcze taką, która upoważni do zmiany konstytucji, to się na Węgrzech stało na przykład. Więc ja powiadam, no to są wszystko uroki. Demokracja nie jest dana raz na zawsze, nigdy nikomu. Demokracja jest trudnym ustrojem. To jest bardzo, a poza tym jeszcze jest jedna rzecz. U nas ludzie są niesłychanie niecierpliwi. To jest to, co myśmy na początku powiedzieli, prawda? W elementach bardzo z kolei wartościowego społeczeństwa obywatelskiego, ale który nie chce czekać. Dosyć żeśmy już czekali. Nie chcemy czekać. No więc jeżeli tak, no to jest wszystko taka gra, no ile, jak się zrównoważy to wszystko między sobą. Pani profesor, to żeby nie wciągać w politykę, chociaż ja nie wiem jak po prostu to jest, trzeba używać chyba po prostu tego sformułowania, że mamy sytuacje polityczno-prawne, bo po prostu to jest, weźmy,
używam. Tylko ja po prostu sygnalizuję, że ja się pewniej czuję na gruncie argumentacji prawnej, ja się pewniej na tym gruncie czuję. Natomiast na gruncie politycznym, no to tak ja sobie tak dywaguję. No, no to teraz pani jako prawnik, sprawa Wąsik-Kamiński, no to jest konkret, prawda? Gdzie dzisiaj jesteśmy, pani zdaniem? Dla mnie sprawa jest zupełnie jasna, dlatego że tak, po pierwsze, bardzo mocno jestem przekonana o tym, że to, od czego się w ogóle wszystko zaczęło, czyli to tak zwane pierwsze ułaskawienie pana prezydenta było po prostu wadliwe. Dlatego, że zresztą ja pamiętam dokładnie ten zwrot. Chcę wyręczyć wymiar sprawiedliwości. No jeżeli chce przedstawiciel władzy wykonawczej chce wyręczać wymiar sprawiedliwości, to znaczy, że powiada, nie chcę, żeby oni nie robili, tylko będę robił ja. No to gdzie jest podział władzy? I to jeszcze w sytuacji, kiedy my mówimy, że władza sądownicza powinna być szczególnie chroniona przed ingerencją władzy wykonawczej. No więc, przepraszam bardzo, w las z butami, nie tam, gdzie potrzeba. I znów, to nie ma precedensu, bo co prawda, owszem, wykorzystał kiedyś jako samoistną podstawę, przepis konstytucyjny, artykuł 139, prezydent Kwaśniewski, to prawda, tyle tylko, że on to odniósł w stosunku do człowieka skazanego, a nie jeszcze nieskazanego. Więc tutaj jest pierwszy błąd. Więc to, co my opowiadamy, co teraz cały ten ogon następstw, że to pierwsze ułaskawienie to jest w mocy, no to jest w ogóle, to jest po prostu upór. Upór i to bezpodstawne. Druga sprawa. Mamy niewątpliwie wyrok prawomocny. On zapadł bardzo późno, bo on zapadł w grudniu, zresztą na skutek również, zresztą moim zdaniem karygodnej opieszałości Sądu Najwyższego, który zawiesił w którymś momencie postępowanie, bo skierował sprawę, bo miał wątpliwości co do właśnie trybów ułaskawienia, czy konstytucyjny, czy tam z ustawą i tak dalej. Zostało to wszystko wyjaśnione bardzo dokładnie w orzeczeniu Sądu Najwyższego. No więc wyrok mamy prawomocny, nie mamy ułaskawienia. Teraz jest możliwe ułaskawienie, bo wyrok prawomocny jest. Pan prezydent ułaskawić się nie zbiera, w związku z tym, ale chce coś zrobić i chce wyjść, no tak pokazać, że niby coś robi. No więc wobec tego inicjuje działanie trybu tak zwanego inicjatywa prezydencka, ale gospodarzem postępowania jest prokurator generalny. To jest tryb regulowany w KPK, w kodeksie postępowania karnego. No więc on trwa, no został zainicjowany. I teraz znowu, dlaczego on się, jakby powiedzieć, znaczy on trwa i trwać będzie? No bo z jednej strony pan prezydent jest zainteresowany tym, żeby, jakby powiedzieć, mieć sukces, a nie mieć kłopotów, a z drugiej strony, no przecież tak samo prokurator generalny dobrze widzi, ku czemu idzie, że jeżeli wypuści w tej chwili, skorzysta ze swojej kompetencji udzielenia przerwy w wykonywaniu kary, abstrahuję od tego, że nie zachodzą chyba warunki, bo tam trzeba, żeby to już tak ku końcowi się miała ta kara, no to wtedy w takim wypadku będziemy mieli do czynienia z przeciąganiem jakiegokolwiek dalszego działania. Oni będą chodzili na wolności, dzięki inicjatywie prezydenta zostali uwolnieni, a to, że nie jest zakończone postępowanie ułaskawieniowe, to kto tam będzie w papiery prawnicze zaglądał. I znowu, czysta polityka, manipulowanie prawem. Czysta polityka. Pani profesor, to jeszcze jeden konkret. Prokuratura. Mamy teraz znowu sytuację wysoce konfliktową. Tu dla mnie z tego punktu widzenia jest najtrudniejszy problem, dlatego że ja kilku rzeczy nie wiem po prostu, jak to było. Dlatego że ja mogę tylko wnioskować. Problem polega na tym, że to prawda, co mówi ta strona obecnie opozycyjna, że odwołanie prokuratora krajowego
następuje, uwaga, aktem prezesa Rady Ministrów, premiera, za zgodą prezydenta. Ale to o co chodzi? To chodzi o takie sytuacje, kiedy następuje tak zwane normalne, zmiana warty. Czyli gdyby nic nie było i dajmy na to, chciano by w tej chwili z uwagi na zmianę koniunktur politycznych odwołać prokuratora krajowego, to wtedy musiałby działać premier za zgodą prezydenta. No, to jest trudne. Co się stało tak naprawdę? Otóż my nie mamy do czynienia z postępowaniem odwołaniowym prokuratora krajowego. My mamy do czynienia z tak zwanym trybem specjalnym, nieważnościowym decyzji, uwaga, tej mocą, której w 2022 roku prokurator, osoba zajmująca funkcję prokuratora krajowego obecnie, pan Barski, porzucił stan spoczynku. To była decyzja ówczesnego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, decyzja administracyjna, likwidująca, kończąca stan spoczynku i przywracająca go do służby. Do tego posłużył przepis, ten artykuł 47 przepisów wprowadzających przepisy o prokuraturze, który zdaniem wielu i moim zdaniem trafnie odobowiązuje. Tyle tylko, że kompetencja do odwołania ze stanu spoczynku dawno, już 6 lat wcześniej, ona została wyczerpana, bo te przepisy miały posłużyć wypełnieniu pierwszego składu personalnego prokuratury krajowej, kiedy ona została powołana 6 lat wcześniej. I już nie ma, skończyło się. Tak samo jak raz wykonano reformę rolną, raz się wykonało. Koniec. I w związku z tym to, co w tej chwili zrobił pan Bodnar, to jest akt przeciwny aktowi administracyjnemu cofnięcia ze stanu, przywrócenia ze stanu spoczynku. To nie jest odwołanie, które wymaga decyzji premiera za zgodą prezydenta. To nie jest ten. Czyli tu jest znowu sztuczna kontrowersja wzbudzana przez. To znaczy, jest znowu. Na szczęście dla pomysłów pana ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, akurat no, w swoim czasie no, dość nieostrożnie stosowano przepisy, dość niechlujnie. Gdyby zastosowano wówczas inny tryb, to nie byłoby tego problemu, ale zastosowano tryb inny. I w związku z tym jest teraz, jest wygodna sytuacja, która właśnie, jak mówię, uruchamia kreatywność i interpretacyjne możliwości u tych, którzy chcą dokonać tej roszady. Ale to nie, to jest unieważnienie decyzji poprzedniej. To nie jest zmiana. Oczywiście efektem tego unieważnienia będzie utrata właściwości do posiadania, do sprawowania funkcji prokuratora krajowego. No i o to teraz idzie teraz cały spór. Zresztą notabene, jeżeli jest taki tryb nieważnościowy, to oczywiście on podlega zaskarżeniu, z tym, że znowu to jest zaskarżenie do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Więc mamy znowu powtórkę z rozrywki, czyli tego wszystkiego, z czym mieliśmy do czynienia przy wygaszaniu mandatów dwóch panów, bo jest, gdzie by powinno teraz pójść. Ja nie mam wątpliwości, że pan prokurator krajowy na pewno odwoła się, kierując swoją sprawę do Izby Kontroli Nadzwyczajnej. No i wtedy będziemy mieli kolejną odsłonę tego sporu, jeżeli to nastanie, dlatego że teraz będzie się twierdziło, że skoro już konsekwentnie odmawiamy Izbie Kontroli Nadzwyczajnej cech, znaczy uważamy inaczej, że to jest sąd specjalny, którego nie powinno być w naszym państwie, no to znaczy, że nie ta izba powinna to rozpatrywać, czyli znowu wracamy do Izby Pracy. Ja widzę te spory, to jak diabeł z pudełka, jeden z drugiego wyskakują. No. Jeżeli mnie to tak cieszy szczególnie, to nie, dlatego że to, przepraszam bardzo, no to
Znaczy, to jest bardzo ciekawe z punktu widzenia jako kazus seminaryjny, ale trochę mniej ciekawe jako doświadczenie życiowe w tym, w państwie, w którym trzeba żyć, funkcjonować i w którym ten potworny chaos, który w tej chwili chaos polityczny, jakby to powiedzieć, chętnie eksploatuje różnego rodzaju prawne aspekty pojawiających się wątpliwości po to, żeby potęgować wrażenie chaosu. No, może w tym momencie po prostu rząd powinien dość jasno zakomunikować, że szanowni obywatele, od 8 lat łamano prawo, tak jak żeśmy o tym mówili, łamano prawo raz bardziej, raz z mniejszą lub większą intensywnością i teraz odkręcanie tego z całą pewnością będzie wywoływać przeciwreakcję. Ja widzę tego rodzaju działania, dlatego że na przykład stosunkowo nieznanym u nas środkiem są na przykład różnego rodzaju, na przykład coś w rodzaju konferencji prasowych czy takich odpytywań. No zarówno premier się nim poddaje i on wyraźnie tam to powstaje. Tak samo zresztą wypowiedzi medialne z kolei pana Bodnara, zresztą bardzo dobra konferencja. One bardzo dużo tłumaczą. Dlatego i to jest, jeżeli to jest robione spokojnie, to nawet jak się ktoś nie zgadza, no to przynajmniej wie, z jakich pozycji powstało to coś, z czym się człowiek nie godzi. No a w tym czasie osoby związane z obozem Prawa i Sprawiedliwości apelują do Zachodu, że w Polsce jest łamana praworządność. No tak, i do Zachodu, i że no teraz, no proszę pana, no to jest właśnie ten etykietenschwindel. To jest właśnie problem, że mamy te czekoladki i mamy wyroby czekoladopodobne. Wie pan, największym dramatem demokracji jest to, że przecież są ludzie, którzy lubią wyroby czekoladopodobne. Ja Czyli sobie lubią zdaję, szwindle prawne, tak? Nie szwindle prawne, tylko lubią to, co się kryje w tych papierkach z napisem czekolada. To jest dla nich najprawdziwsza czekolada. No tak. No bo jednak 30% głosujących na to głosuje. To prawda, chociaż nie tak już tak puentując, mam takie wrażenie, że jednak oni, osoby, które tam popierają, bardziej opowiadają się za agendą polityczną, emocjonalną, no, różnymi takimi częściami. My nigdy nie wiemy tak na dobrą sprawę, dlaczego ktoś akurat sprzyja temu czy innemu obozowi. No ale tym niemniej, no to już jest czysta matematyka wtedy. Mhm. To jest zupełnie wszystko jedno. Pani profesor, jestem ogromnie wdzięczny z naszymi słuchaczami za to, że pani rzuca choć trochę światła. Próbujemy tutaj rzucić w ten mrok. Ja powiem zupełnie szczerze, ja jestem trochę i zmartwiona, i tak nie mam najlepszego samopoczucia. Bo to ja oczywiście tłumaczę najbardziej starannie, dlatego że mnie interesują mechanizmy i zwłaszcza ten przykładaniec prawa i polityki uważam za niesłychanie ciekawy. Ale powiedzmy, no mam kłopoty wynikające stąd, z tych ciągłych zarzutów. Krótko mówiąc, trzeba się tłumaczyć ustawicznie, ja też zresztą, albo wymaga się, albo się oczekuje ode mnie tłumaczenia, jakby to powiedzieć, przysięgania na własną obiektywę, na to, że się to dokonuje w dobrej wierze. Ja staram się wytłumaczyć tak, jak umiem. I tak jak mi to wychodzi. Kiedy w pewnym momencie dochodzę do ściany, myśmy też w rozmowie doszli w pewnym momencie do ściany, ja powiem, no trudno, no nie mam pomysłu. Ale wie pan co, ja przecież sądziłam w NSA. Przez 3 lata, ale sądziłam. I wielokrotnie bywały takie sytuacje, w których myśmy, orzekali, no bo tak się orzekało, jest taka rutyna, ale nam się te nasze orzeczenia nie podobały. I dopiero w pewnym momencie nam przyszło coś do głowy, że można coś zrobić. Więc to samo jest tu. Może po prostu no, trzeba tak, ja kiedyś nawet użyłam takiego oświetlenia, że Duch Święty pilnie oczekiwany w celu, żeby nas oświecił. No więc jakby tu powiedzieć, nie tracę nadziei, że może oświecić. Pani profesor, bardzo dziękujemy. Niech nas oświeca, tym bardziej, że chyba nigdy dość przypominać, że to jest jednak sytuacja bezprecedensowa. No w końcu wychodzimy z 8 lat
nowoczesnej wersji narodowego populizmu, to nie jest jakiś tam dawna wersja, ona ma swoją specyfikę, a my jesteśmy jeszcze na dodatek krajem członkowskim Unii Europejskiej i w efekcie poziom naszych zmartwień jest w zasadzie pionierski. Myślę, że lekcje z Polski będą płynąć do całego świata i bardzo już sobie robię smak na naszą następną rozmowę, panie profesor. Dziękuję. Długo jako specjalista od tego rodzaju rzeczy. Ma pan cudowne pole doświadczalne. No. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i na zakończenie tylko przypominam, że nad sukcesem naszego spotkania czuwała dziś Zofia Majchrzak. Prawo do niuansu powstaje dzięki państwa wsparciu poprzez Patronite, darowiznom cyklicznym, wsparciu, za które w tych niezmiennie trudnych, ciężkich czasach dla trzeciego sektora ogromnie dziękujemy. Liczy się każda złotówka. I zapraszam do subskrybowania naszego kanału na platformie YouTube. To nam pozwala, proszę Państwa, tworzyć więcej takich treści jak dzisiejsze spotkanie, które naprawdę mam przekonanie, nie wrażenie, ale przekonanie, że dla wielu osób było rzuceniem światła w te mroki polityczno-prawnych potyczek i walk. Więc proszę Państwa, dziękuję Pani Profesor. I do zobaczenia w następnym Prawie do Niuansu. Do zobaczenia.